Nazywam się Tomasz Goloniowski, jestem instruktorem CBRN. CBRN to nie tylko zagrożenia związane z bronią masowego rażenia, to też codzienność pracy policjantów. Czyli laboratoria narkotykowe, nielegalna produkcja materiałów wybuchowych. Uczymy ich tutaj posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz sprzętem do identyfikacji zagrożeń, takich jak zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, czy też wykrywanie i identyfikacja materiałów wybuchowych. Na środku i wiążemy to. Wiążemy im po prostu. Dwie lineczki, pyk. Dzień dobry Państwu, Arkadiusz Kot. W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy zajęcia z zakresu pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Tematyką dzisiejszego spotkania były przede wszystkim zdarzenia, które niosą za sobą różnego rodzaju zagrożenia wynikające z wysokiej temperatury, ale również z tych dymów, które towarzyszą każdemu zjawisku pożarowemu. Chcieliśmy uświadomić tutaj osobom szkolącym, słuchaczom, całemu audytorium eskalację, tą wagę, jaką niosą za sobą pożary, ale przede wszystkim sprzęt, który jest ogólnie dostępny, ale często nie umiemy z niego skorzystać. Tak to właśnie wygląda. Nic strasznego.